samochody próbują omijać tę uciążliwość i one się kierują na nasze drogi lokalne, tak? No cóż, jeżeli to kochasz, to jesteś w stanie się temu oddać, prawda? Oddane do użytku autostrady A1 i A2 drastycznie podniosły natężenie ruchu na odcinku drogi od Ronda w Sosnowcu do stolicy województwa. Większy ruch, notorycznie przekraczana prędkość, brak oświetlenia drogi i przejść dla pieszych to tylko niektóre uciążliwości, z którymi muszą borykać się mieszkańcy gminy Stryków. Mieszkańcy, którzy każdego dnia walczą tam o swoje bezpieczeństwo. Nie można się wjechać z dobrej, wjechać raz. Z Dobyszkowa nie można wjechać drugi raz. I tutaj jak jest, przychodzi sobota, niedziela, ale najwięcej to piątek i czwartek, to mamy korki aż do Imielnika. I tutaj nie jest do tych ludzi wyjechanie stąd w ogóle. Najlepszym rozwiązaniem byłoby rondo tutaj w tym miejscu. Jeśli nie to światła, które by nie światła takie jak na Imielniku typu dla pieszego, tylko światła już z rozwiązaniem na cztery strony, żeby i przejścia w każdym miejscu, bo co innego tutaj nic nie da. Takie światło dla pieszych to raczej tu nic nie da, bo to problem pozostanie. Ile osób musi zginąć na tej drodze jeszcze, żeby cokolwiek zrobiono w tym kierunku? Bo ja mieszkam po drugiej stronie tej drogi, czyli w Dobieszkowie, i wiele osób rozważa w piątek po południu jechać do Dobrej, nie jechać do Dobrej. Jedna osoba, która jedzie, nie poradzi sobie, ponieważ od strony Łodzi tiry czy inne samochody przepuszczają. Natomiast od strony Ronda, od strony Strykowa jadą samochody z nadmierną prędkością, i wysunięcie pojazdu o połowę maski grozi tutaj groźnym wypadkiem w skutkach. Problem drogi do Łodzi to przede wszystkim jej niedostosowanie do dzisiejszych realiów. W ubiegłym roku w 8 wypadkach zginęło tu 6 osób i doszło do 56 kolizji. W pierwszym kwartale tego roku miały miejsce już 3 wypadki, w tym jeden z udziałem tira wiozącego butle po gazie propan-butan. Był taki dzień, w którym dosłownie były 3 wypadki śmiertelne w bardzo krótkim odstępie czasu. Tutaj nawet jeżeli się odwrócimy, zobaczymy, są porozbijane słupy i pogięte ogrodzenia, które właśnie są skutkami takich wypadków, które tutaj się pojawiają. Liczne apele policji i mieszkańców do łódzkiego zarządu dróg i transportu oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nie dały efektów. Policjanci ruchu drogowego jako główne przyczyny wypadków wymieniają natężenie ruchu spowodowane zjazdem z autostrad, nadmierną prędkość i nieprawidłowe manewry kierujących. Jasno podkreślają, że bez przebudowy drogi poprawa bezpieczeństwa nie będzie możliwa. Jest przede wszystkim potrzebna obwodnica, tutaj zarówno Zgierza, jak i Łodzi. Wtedy te pojazdy, które przejeżdżają przez nasz teren tranzytem, pojechałyby sobie tą obwodnicą. A jeżeli chodzi o drogę numer 14, myśmy występowali do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z wnioskiem odnośnie przebudowy skrzyżowania w miejscowości Dobra, ponieważ te pojazdy, które jadą z kierunku Łodzi i chcą wykonać manewr skrętu w lewo w kierunku miejscowości Dobra, to niestety zasłaniają cały ruch pojazdom, które jadą w kierunku Strykowa, i tam w większości dochodziło do zdarzeń drogowych, i stąd nasz wniosek do Generalnej Dyrekcji Dróg o przebudowanie tego skrzyżowania. Mieszkańcy Dobrej, Michałówka i Imielnika wraz z łodzianami mieszkającymi przy ulicy Strykowskiej tracą już cierpliwość i zdobywają się na radykalne kroki. Postanowili, że będą blokować drogę. Podczas jednego z takich protestów mieszkańcy Łodzi usłyszeli od rzecznika z DIT-u zapewnienia o przebudowie drogi, jednak tylko jej łódzkiego odcinka. Projekt będzie gotowy do końca tego roku. To będzie kompleksowa przebudowa ulicy Strykowskiej, 7 km od Wycieczkowej aż do granic miasta. Zmiana geometrii jezdni, 2+1, taki układ drogowy, więc myślę, że bardzo bezpieczny. Nowe sygnalizacje świetlne, nowe oświetlenie i przede wszystkim, co bardzo istotne, myślę, dla mieszkańców, chodniki po obu stronach jezdni oraz ciągi pieszo-rowerowe lub drogi rowerowe. Więc
za moment otwieramy te oferty przetargu na projekt i myślę, że tak szybko jak będzie to możliwe, również ruszymy z przebudową tej drogi. Przebudowa drogi do Łodzi, jak i budowa obwodnicy Strykowa nie znalazły się także w planach prac Generalnej Dyrekcji, czym zdumione są władze gminy. Droga krajowa przebiegająca przez centrum Łodzi znalazła się w planach miasta i będzie realizowana już. Prace są bardzo zaawansowane, natomiast odcinek od granicy Łódź-Stryków do Strykowa, który jest w zarządzie Generalnej Dyrekcji, nie będzie realizowany, więc jakby traci sens w ogóle ten cały projekt takiego logicznego zakończenia tych inwestycji autostradowych. I nie wiem, czym to jest spowodowane. Na pewno będziemy monitorować w ministerstwie ponownie. No i chcemy usłyszeć ze źródła te informacje pozytywne lub negatywne. Ale na pewno będziemy działać w kwestii przekonania tych, którzy decydują o tych dużych inwestycjach, żeby one znalazły się w realizacji, bo jakby nie dotyczą one jedynie gminy Stryków, ale tutaj centrum Polski. Mieszkańcy gminy Stryków zapewniają, że jeżeli w ciągu najbliższych tygodni Generalna Dyrekcja nie podejmie żadnych działań, będą zmuszeni do kolejnych protestów. Blokowanie drogi ma zwrócić uwagę, jak wiele osób cierpi z powodu bierności zarządcy drogi. Nawet gdybyśmy, powiedzmy, dziś przysłowiowo przystąpili do jakichkolwiek działań, proszę sobie wyobrazić, że przy tym ogromnym ruchu my jeszcze wprowadzamy jakiekolwiek ograniczenia związane z pracami budowlanymi. No byłoby to absurdalne. Byłoby to, takie działania spowodowałyby całkowity paraliż tego odcinka drogi. Także w tej chwili trzeba tylko kibicować, trzeba sekundować wykonawcom, żeby tempo prac na autostradzie A1 utrzymało się takie, jakie było od momentu podpisania umów, żeby jak najszybciej ten odcinek autostrady udało się oddać. Wtedy na pewno wszyscy mieszkańcy tak ulicy Strykowskiej w Łodzi, jak i całej trasy numer 14 między Łodzią a węzłem w Strykowie odczują naprawdę ulgę. Bliskość węzła autostradowego, który rozsławił Stryków i ściągnął do gminy inwestorów, jak widać, ma też swoje minusy. Gdyby ktoś z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która jest zarządcą drogi łączącej Stryków ze stolicą województwa, zdecydował chociażby o postawieniu sygnalizacji świetlnej, mieszkańcy Dobrej czy Michałówka nie musieliby wtedy ani razu wychodzić i blokować trasy, by walczyć o swoje bezpieczeństwo. 8 marca to wyjątkowa okazja, aby sprawić radość i przyjemność naszym wspaniałym paniom. Choć na przestrzeni lat zmienił się wizerunek tego święta, to nadal jest ono obchodzone uroczyście przez zdecydowaną większość. Tradycja Dnia Kobiet liczy już 105 lat, a obchodzi się go w ponad 30 krajach świata. Tym razem święto wypadło w niedzielę, a ruch w kwiaciarniach trwał już od piątku. Okazuje się, że gusta mężczyzn nie są zmienne. Najbardziej chodliwe to są tulipany, róże. W zasadzie to wszystko, bo doniczkowe kwiaty stanęły. Kiedyś była moda na doniczkowe, teraz już to przeszło. Choć kobiety w naszej gminie stanowią większość wśród mieszkańców, to nie jest to zbyt duża przewaga. Na 100 mężczyzn przypadają 103 kobiety. Jednak liczby niczego nie mówią, a o tym, jakie są strykowianki, powinni opowiedzieć ci, którzy znają je najlepiej. Fajne, ładne, miłe, dopiero ze sklepu wróciłem, kuchnia i bardzo grzeczne, kulturalne, miłe. Ja tutaj jestem przyjezdnym do pracy, ale w pracy są bardzo ładne kobiety. Bardzo dobre są, nie można na nich nic powiedzieć. Grzeczne, spokojne, wódki nie piją, to najważniejsze. Szukanie ideału to życiowe wyzwanie dla każdego mężczyzny. A jaki jest ten dościgniony wzór strykowianki idealnej? Wysoka, czarne włosy, z fajną figurą. Przede wszystkim, żeby była, wie pan, gospodarna, nie? Gospodyniaka dobra, no i prezencja i to wszystko, nie? Kochająca żona. Młoda, jeszcze tak, synowa ale nie. Synowa dobra. Tak, to by było dobrze, by była synowa jeszcze dobra, no tak? I wszystkie kobiety są. Zresztą są, kobieta tam nie narzekam, na kobiety nie narzekam. Teraz to wszystkie kobiety pracujące to tak nie bardzo są takie idealne, każda na swój rachunek pracuje.
Nie ma takich kobiet jak kiedyś, że tam była posłuszna, że tam mężowi była jakaś tam podporządkowana, idealna. Kobiety, które zajmują się domem, mężczyzną, innymi rzeczami, które do nich należą, dbają o męża, dbają o dom. Każda kobieta jest na swój sposób piękna, tak? Także według mnie każda kobieta. Na terenie naszej gminy mieszkają 6264 kobiety. Różni je nie tylko wiek, wygląd czy charakter, ale także wykonywany zawód. Pracują tutaj również panie, których służbowe obowiązki to pilnowanie porządku na drogach. Nie jest to prosty zawód, jeżeli chodzi o kobiety, bo policja jest to typowo męski zawód, ale myślę, że już w tych czasach jest coraz lepiej, czujemy się dobrze i myślę, że spełniamy się w tym, co robimy. Wiele kobiet z terenu naszej gminy wykonuje także odpowiedzialną pracę społeczną. Mieszkańcy miejscowości Lipka zarządzanie wsią powierzyli pani Annie Darnowskiej, która sprawuje tutaj funkcję sołtysa. Kobiety w naszej gminie objęły już 12 z 36 sołectw. Nie jest to codzienna jakaś tam praca. Jeżeli to jest, no to jakieś tam kilko minutowe codziennie, jeśli to by było, a jeśli przenieść, no to jakiś tam taki czas nie jest jakiś ogromny, jakieś to godzinami. Pracę sołtysa musi godzić z obowiązkami domowymi i pracą w gospodarstwie. No nie mówię, póki jeszcze nie ma takiej tej pracy, to się przegląda maszynę jaką, żeby później, jak to mówią, pora to wyjechać. Nie bałam nikich czasu, bo zaraz się zacznie, siewy. Wielu kobietom udaje się w naszej gminie znaleźć ciszę i cenny spokój z daleka od miejskiego zgiełku. Cały czas jestem wśród tego, co kocham, tak? Czyli wśród przyrody, wśród swoich zwierzątek, które mam, tak? I które uwielbiam. Wstaję codziennie rano i idę do nich. To są takie prozaiczne, proste rzeczy, które mnie sprawiają naprawdę ogromną satysfakcję. A w mieście byłoby to niemożliwe, tak jak nie miałabym swojego podwórka, na które wychodzę kiedy chcę, kiedy mam tylko na to ochotę, w stroju, w jakim chcę. Tutaj może na co dzień korzystać z natury, do której tak daleko z miejskiej metropolii. Dobrze, to mi to tak weszło, ja to sobie tak robię, żeby ona mi do łóżka piszczała. W naszej gminie każda kobieta to co najmniej jeden powód, aby twierdzić, że strykowianki są wyjątkowe. Życzymy wszystkim paniom, aby mężczyźni pomagali im w byciu wyjątkowymi i doceniali je każdego dnia co najmniej tak jak 8 marca. Dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miasta dzieci z terenu gminy Stryków już od 4 klasy szkoły podstawowej uczą się dodatkowego języka obcego. Większość szkół jako ten dodatkowy wybrała język niemiecki, choć są też szkoły, gdzie czwartoklasiści rozpoczynają przygodę z nauką języka francuskiego. W marcu szkołę w Dobrej odwiedziła lektorka języka niemieckiego, która współrealizuje ogólnopolski program Deutsch Wagen Tour. Głównym organizatorem projektu jest Instytut Goethego, który zajmuje się popularyzowaniem języka niemieckiego w Polsce. Szulka, szulka, bał, bał, kni, kni, füße. Podczas niecodziennych zajęć dzieci poznawały nowe słowa i zwroty w połączeniu z zabawą i sportową rywalizacją. Według nauczycielki języka niemieckiego ze szkoły w Dobrej, taka odmiana pomoże dzieciom inaczej spojrzeć na naukę. Dzieci cały czas potrzebują jakichś innych inspiracji i ruchu również, tak? Mamy coraz młodsze dzieci w szkole i dla nich ruch to jest coś najważniejszego, więc tutaj pani pokazuje, że właśnie takie zajęcia są potrzebne i jak widać dzieciom bardzo się podobają. Zajęcia zostały zorganizowane w czasie rekolekcji wielkopostnych, gdy w szkołach jest mniej lekcji. Skorzystali z nich uczniowie zarówno klas czwartych, piątych, jak i szóstych. Wiele ćwiczeń i zabaw z pewnością chętnie powtarzaliby na każdej lekcji niemieckiego. Bardzo mi się podobało, było bardzo fajnie. Było dużo, dużo zabaw i było fajnie. Bardzo fajna jest. Chciałbym, żeby przyjechała codziennie, żeby była. Taki sposób nauki zdecydowanie przypadł im do gustu, a sama nauka języka obcego jest dla nich istotna, bo daje wiele możliwości. Możemy to wykorzystać potem w życiu i możemy przez to zdobyć lepszą pracę. Na pewno jeśli wyjeżdżamy za granicę, warto znać takie języki, tak, różne, najróżniejsze.
Do nowoczesnych metod nauczania przekonuje prowadząca zajęcia. Warto eksperymentować, aby dzieci wiedziały, że nauka języka to praktyczna wiedza, a nie tylko kartkówki i sprawdziany. Wiadomo, w szkole mamy materiał do zrealizowania, dlatego też musimy się trzymać czasem tych książek, tej ławki i czasem brakuje po prostu czasu na zabawę, kiedy mamy tylko 45 minut zajęć. Dlatego też powstał taki projekt, żeby trochę inne zajęcia pokazać, żeby pokazać również nauczycielom, że można też czasem wykorzystać chwilę i trochę inaczej popracować. Niestandardowe metody nauczania to ciekawe eksperymenty, które mają uzmysłowić dzieciom praktyczny wymiar nauki. Dzięki takim zajęciom jak te, przygotowane przez Instytut Goethego, uczniowie mogą poznać inne metody nauczania, które pomogą im w przyswajaniu obcego języka. A ten przyda się, aby zachęcić zachodnich sąsiadów do odwiedzenia naszej gminy. Wycinanka łowicka to jeden z elementów polskiej kultury ludowej, który jest znany na całym świecie. Tradycja tworzenia wycinanek sięga XIX wieku, a wielu badaczy kultury upatruje jej pochodzenia w tradycji żydowskiej. Ja w jednej chałupie w Małżycach to naprawdę małe te izdebki. To naliczyłam 25 obrazów. W jednej izbie? W jednej izbie. W Strykowie, jak co roku, zorganizowano przedświąteczne warsztaty, podczas których wytrawne gospodynie przygotowywały wielkanocne dekoracje. Sztukę tworzenia łowickich wzorów z papieru przybliżyła strykowiankom pani Halina Teodora Kopulos, twórczyni ludowa, która od wielu lat zgłębia tajniki sztuki ludowej. Nie pochodzę z domu z tradycjami, tak jak większość wycinankarek łowickich. W pewnym momencie coś zmieniłam w swoim życiu, bo z zawodu jestem zupełnie kim innym. I zajęłam się tą wycinanką i wsiąknęłam, że tak powiem. No, a robię to dosłownie od 6 lat. W 3-godzinnych warsztatach wzięło udział ponad 20 pań, które w pełni zaangażowały się w tworzenie zaproponowanych wzorów. Dzięki warsztatom uczestniczki miały okazję poznać kilka tajników sztuki wycinania. Ja kiedyś to robiłam, ale taką metodą, powiedzmy, prób i błędów, nie, coś tam przycinałam, było nie udawało się, na przykład gdzieś za daleko piórka wychodziły, przycinałam, natomiast to pani powiedziała o takim motywie choćby kalki i wtedy można po prostu sprawniej. Uczymy się wycinać, przypomniałam sobie przedszkolne czasy, które nie bardzo mi wychodzą, w przedszkolu ładnie wychodziło. Akurat hafty krzyżykowe, coś takiego, wyszywanie też, a wycinanek to akurat nigdy jeszcze nie próbowałam. Także to jest coś nowego dla mnie. Warsztaty jak co roku cieszą się dużą popularnością, a za każdym razem mieszkańcom gminy są proponowane inne dyscypliny. Tego rodzaju inicjatywy są przez nich bardzo doceniane. My zawsze przychodzimy tutaj. Przed każdymi świętami mamy warsztaty. No i to nas bardzo pasjonuje, że się tym interesujemy. My tu często skorzystamy z takich rzeczy, bo to i z chóru korzystamy, i tutaj jak coś są, jakiś Wielkanoc czy coś, no to zawsze coś tam jest. To przychodzimy, no i uczymy się, coś klecimy. Przedświąteczne warsztaty to doskonała okazja do wspólnego spotkania, wymiany doświadczeń i przyswojenia nowych umiejętności, a wykonane przez gospodynię wycinane kogutki z pewnością zrobią duże wrażenie na domownikach. Życzymy wszystkim naszym widzom dużo szczęścia, spokoju i radości, aby czas wielkanocnych świąt był pełen nadziei i optymizmu. Barwne pisanki, pełne kosze i słodkie mazurki niech stworzą wyjątkową atmosferę, która pozwoli przyjemnie spędzić czas w gronie najbliższych. Jest to pasja, która wciąga od samego początku. Sposób też na życie, na spędzenie wolnego czasu. Życie. Rywalizacja jest zawsze. Rywalizacja jest najfajniejsza. Człowiek myśli tylko o jak najlepszym miejscu, żeby wygrać. Zamiast gdzieś jeździć po lasach, po polach, zachowywać się w sposób nie taki niekontrolowany. My tutaj zapraszamy do Strykowa. Jest tor, wyznaczone godziny, jest instruktor i zajmujemy się tymi ludźmi. No.
jest to jakby taki nasz społeczny obowiązek. Na początku to sobie tak koło domu trochę jeździłem. Później dopiero przyjeżdżałem na tory, też samemu. No i od niedawna ćwiczę z trenerem. Zabierany jest praktycznie cały czas młodzieńczy wolny. Nie ma czasu tak naprawdę, jeżeli ktoś chce się przygotować tak na 100%. Nie ma czasu na dyskoteki, nie ma czasu na jakieś tam zabawy. Oczywiście alkohol tutaj w tych sytuacjach jest zupełnie wykluczony. No na początku było ciężko. Gdy kupiłem swój pierwszy motor, żona się wyprowadziła z domu na tydzień. A potem? Potem już coraz lepiej. Zobaczyła, że jakieś mam osiągnięcia, no i teraz przymrużeniem oka to traktuje. Nawet przyjeżdża na zawody popatrzeć. To jest zawsze, mówię, coś kosztem czegoś. Nie zrobi coś się w domu, bo trzeba kupić jakąś tam część. I to tak jest, ale małżonka nie jest przeciwna, także cieszę się bardzo. Ona też zresztą bardzo często jeździ na treningi, praktycznie jest no, zawsze ze mną. Nie? Ósemkę czy dychę chcesz? Dychę. Już tutaj. Teraz będziemy sprawdzać filtr powietrza. To jest bardzo ważne w tego typu motocyklach, z uwagi, że jeździmy nieraz w wielkim kurzu, błocie. Ten filtr trzeba niemalże co jazda brać, wymieniać, nasączać specjalnym olejem. On musi być zawsze czysty. W tej chwili, wiadomo, jest motor po treningu, jest cały oblepiony kurzem. Żeby zrobić z chłopaka, zawodnika liczącego się w czołówce Polski, czy nawet w czołówce Europy, należałoby już to kwestia po prostu wpajania do głowy przez rodziców. Należy to zacząć nawet w wieku 4-5 lat. Już jakaś styczność z motocyklem typu Yamaha PW, no, taka przykładowa marka motocykla, gdzie jest to motocykl motorowy, crossowy, bez biegów, z odśrodkowym sprzęgłem, gdzie ta jazda jest bardzo prosta. Motocykl posiada tylko gaz i dwoje hamulców i od czegoś takiego zaczyna się przygoda. Wspólnie z instruktorem myśmy zaplanowali, że powołamy taką szkołę od 6 do 11 lat. Naprawdę takich maluchów. Dzisiaj na torze gościnnie mamy też dwóch takich właśnie 7-8-latków, którzy no naprawdę widać, że jadą. Ręce są bardzo dobrze przygotowane, wszystko jest ok. Głowa patrzy do góry i idziemy na skok. Bardzo dobrze było, piątkę lecieć. Juran, super. W momencie lądowania nie skręcaj sylwetki swojej ciała, trzymaj motor równo nogami i w prostej linii, żebyś lądował, ok? Bardzo dobrze było, daleki skok. Odpowiednio wcześniej był otworzony gaz. Wszystko bardzo dobrze. Piąteczka, zjeżdżamy na przerwę. Fajnego w tym motocrosie jest, że można się zabawić. Są duże emocje i warto to jeździć, chociaż to kosztuje dużo pieniędzy. No emocje są bardzo różne. Bo strach, adrenalina i różne rzeczy. Oni są jeszcze nieobliczalni, trening z nimi to jest oczywiście duża przyjemność, bo z takiej klasy wiekowej na pewno wyłoni się jakiś bardzo dobry zawodnik, o ile nie przytrafi się jakaś kontuzja. Natomiast trzeba być bardzo czujnym, bardzo, bardzo dobrych wskazówek im udzielać, żeby oni nie popełniali błędów na zakrętach, na skokach, bo oni jeszcze nie znają bólu, poważnego upadku jeszcze co niektórzy nie mieli, więc oni nie są jeszcze do tego przygotowani. Ale trzeba uczyć ich dobrych nawyków od samego początku i wtedy oczywiście ryzyko zrobienia sobie krzywdy jest o wiele mniejsze, prawda? Młodzi są często bardziej większymi twardzielami niż dorośli, którzy próbują na prostej trzymać gaz. To bardzo dobrze widać technicznie, a to wynika z motogodzin przejeżdżonych na motorze. Także tata się boi, natomiast jeśli jest dużo treningu, to nawet wypadki i przewrotki są kontrolowane. Oni wiedzą, co z tym robić. I wiedzą, jak główna zasada w motocrosie, jaki jest niebezpieczeństwo, to odkręcamy gaz, a nie wciskamy hamulec. Ja jestem nadal czynnie uprawiającym zawodnikiem. Nie ścigam się już w tej chwili w zawodach, ale gdy chłopcy mają jakieś wątpliwości, zawsze jestem w stanie wsiąść na motocykl i to pokazać. Mam nadzieję, że to wtedy jest dla nich większa motywacja. No i to,
zmotywuje ich do cięższej pracy, bo to naprawdę motocross to nie są żarty, jest bardzo, bardzo ciężka praca. Słuchajcie, za chwilę się przemieścimy na sam dół, żebyśmy zobaczyli, jak pojechać ten zakręt, ale w tej chwili ewentualnie chcę, żebyście zobaczyli, może ja pojadę dwa okrążenia albo trzy, żebyście zobaczyli, jak to powinno fachowo wyglądać i zejdziemy później na dół. Chcecie zobaczyć? Tutaj wyjeździłem wam piękny tor przejazdu, idealnie równy. Jak mogliście zauważyć, powtarzalność wykonywania czynności, które ja robiłem, była jaka? Praktycznie 100%, tak? Za każdym razem skok trafiony tam, gdzie chciałem, motocykl prowadzony pewnie przez cały zakręt. Próbujemy zbudować silny zespół, który będzie mógł rywalizować z zawodnikami na poziomie Mistrzostw Polski. Być może na poziomie Mistrzostw Europy kiedyś doczekamy się takiego dobrego zawodnika tutaj w Strykowie. Chciałbym na Mistrzostwach Polski startować i chociaż dobre wyniki zdobywać. No i w cross country być pierwszy w kwalifikacji. Każdy młody zawodnik musi być naprawdę bardzo dobrze przygotowany kondycyjnie. No cóż, jeżeli to kochasz, to jesteś w stanie się temu oddać, prawda?